Witam wszystkich. Jest dzisiaj 18 czerwca, piątek i króciutkie informacje z Niemiec i okolicy. Zaczniemy od takich strasznych informacji, a więc tu w niemieckich gazetach pisze się o delta wariancie tej choroby, która nas straszy już i zabija od paru miesięcy. Tutaj mówi się, że ta delta wariant to będzie naprawdę coś strasznego. Także nie możemy jeszcze odpuścić, musimy się szczepić, musimy się testować, musimy mieć zielony europejski paszport i tam wszystko udokumentowane musi być. Co 6 miesięcy nowa szczepioneczka. Także proszę Państwa, tutaj nie odpuszcza niemiecki rząd tej narracji, pomimo że już w zasadzie zachorowań nie ma wcale, ale tu chyba będzie ten wariant taki bankowy, że obecnie w bankach niemieckich musimy dopłacać w zasadzie, jeżeli trzymamy pieniądze w koncie, tak. I tutaj, dopóki ta ilość zachorowań jest w ogóle na plusie, to pewnie nie odpuszczą. Dopiero rzeczywiście, jeżeli spadłaby poniżej zera, nie wiem jak to zrobić, no ale to wygląda mniej więcej tak, że nikt nie ma zamiaru tu w rządzie niemieckim całkowicie zapomnieć o tej pseudochorobie. Wręcz odwrotnie, cały czas się przypomina i warianty, nowe warianty pojawiają się, delta, alfa, gamma. No zobaczymy, co dalej będzie. O, tu ciekawa wypowiedź, proszę Państwa, szefa takiego związku zawodowego metalowców niemieckich, który powiedział, że zieloni i ich program to jest socjalizm. Czysty socjalizm, komunizm, i że jest to zagrożenie dla niemieckiej gospodarki. No, powiedział prawdę niestety. Niestety, jednak na to wygląda, że większość Niemców chce chyba tego komunizmu, bo zieloni tutaj ciągle jeszcze na prowadzeniu, jeżeli popatrzymy na sondaże. Także czeka nas tutaj socjalizm, podobny jak w Niemczech Wschodnich. No zresztą ten socjalizm wprowadza nie kto inny, tylko taka z przekonania komunistka pani Angela Merkel, która była w Niemczech Wschodnich do końca w SED, czyli w Partii Socjalistycznej, studiowała w Moskwie, gdzie studiować mogli tylko najbardziej zagorzali komuniści. No i tutaj od 16 lat w Niemczech wprowadza ona właśnie ten system, który był w Niemczech Wschodnich. I teraz jest to montowane również w Niemczech Połączonych. Proszę Państwa, w Szwajcarii spotkał się Joe Biden z Putinem. Joe oczywiście bardzo dobrze uśmiechnięty, wyglądający. Właśnie to zauważyłem, że chodzić może nie najlepiej mu to wychodziło, Joe Bidenowi, ale twarz, jeżeli oglądaliście te zdjęcia w ogóle, no to twarz autentycznie prawie bez zmarszczek. Zauważmy, że ten człowiek ma 80 lat, a więc jak to możliwe, że Joe ma taki wspaniały uśmiech i taką gładziutką twarz jak u niemowlaczka niemalże. No to coś tutaj nie wygląda zbyt naturalnie. Proszę Państwa, pani Angela Merkel jest ciągle niezadowolona, jak tutaj społeczeństwo niemieckie ignoruje tą wielką pandemię, a więc twierdzi, że zbyt mało ludzi się jeszcze zaszczepiło, zbyt mało ludzi się testuje i pani Angela jest bardzo, bardzo niezadowolona, że jeszcze tylu Niemców nie zrobiło tego, czego ona oczekuje, a więc pełna dyscyplina, 100% wyszczepić i 100% co parę tygodni, proszę Państwa, testować. I oczywiście co 6 miesięcy ponowne odnawianie szczepionki. Pani Merkel ma plan doskonały. Ona twierdzi, że jest to konieczne i kto tego nie robi, no to nie jest dla niej porządnym obywatelem. Tak powiedziała pani Angela Merkel. Również temat, proszę Państwa, migracja. Cały czas ten temat pojawia się w niemieckich gazetach, więc tutaj podobno jest sytuacja w Afryce, gdzieś w Azji coraz gorsza i trzeba oczywiście pomagać i oczywiście powinna Europa tutaj wziąć największy ciężar, bo nam tutaj jeszcze się najlepiej wiedzie, także trzeba więcej ludzi przyjmować. No i jak zwykle tutaj, że są to młode kobiety i dzieci, no tak, proszę Państwa, jak widzimy na tym zdjęciu,
tutaj jakieś dziecko, a w gruncie rzeczy wiemy doskonale, że najczęściej są to młodzi mężczyźni, tacy, którzy powinni w wojsku się gdzieś znaleźć, dobrze wyszkoleni, młodzi i dobrze opłacani, nie wiadomo przez jakie siły, aby dostać się tutaj do Europy i czekają na pewne rozkazy, które niebawem powinny przyjść, jeżeli ta inflacja nabierze tempa i pieniądze stracą, proszę Państwa, wartość, to ta cała fala emigrantów, młodych emigrantów będzie zmuszona gdzieś zaopatrzyć się w żywność, zaopatrzyć się, proszę Państwa, w napoje. Przypomnę tylko, że myśmy to przeżyli w Polsce lata chyba 70., 80., gdy tylko ocet był w sklepach. Jeżeli ta sytuacja nastąpi tutaj w Europie Zachodniej, no to nie wiem, nie chciałbym się znaleźć w tych dużych miastach europejskich, gdzie nie będzie nic w sklepach, a do tego punktu powoli się zaczynamy zbliżać. A dlaczego ta inflacja się tak rozpędza? Więc tu czytamy, proszę Państwa, już nawet w niemieckich gazetach, że inflacja jest powyżej 4%, a więc około 5%. To znaczy, że w przeciągu 10 lat, 10 razy 5 jest 50, w przeciągu 10 lat, jeżeli utrzyma się tylko na tej wysokości 5%, stracimy połowę wartości tych pieniędzy. Stracimy 50% wartości. Jeżeli ktoś będzie miał teraz na koncie pieniążki, powiedzmy 100 tysięcy euro, to one będą za 10 lat przy tej obecnej inflacji już warte tylko 50 tysięcy euro, a przypomnę, że to dopiero początek jest tej karuzeli inflacyjnej, tej galopującej inflacji. Przypomnę jeszcze raz, że Europa i ten bank centralny chciały mieć inflację na poziomie 2%, obecnie już jest powyżej 4-5%, a to dopiero jest, tak jak mówię, początek. Także proszę Państwa, proszę się zastanowić, gdzie inwestować, aby te pieniądze nie straciły wartości. Proszę Państwa, w Szwajcarii znowu wypowiedział się Joe Biden i pomylił jak zwykle Syrię z Libią. Również chodził jakoś taki, nie wiadomo, jakiś taki Orientierung los, jakby to powiedzieć po niemiecku, więc niezorientowany. Dopiero jego żona go złapała za rękę i go wyprowadziła z jakiejś tam z takiej trudnej sytuacji, bo nie wiedział, gdzie jest. Także proszę Państwa, z tym Joe Bidenem coś nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o jego głowę, ale oczywiście media mainstreamowe milczą na ten temat. Na koniec, proszę Państwa, szybciutko pogoda. Nareszcie ten wyż z Meksyku przypłynął, przyleciał do Europy i mamy cieplutko. I tak powinniśmy trzymać, tak powinno być. Popatrzmy, co pogoda robi z nas, popatrzmy na Suzy. Ona jest cały czas zadowolona. Ja również, bo jest ciepło, jest słońce i miejmy nadzieję, że tak zostanie jeszcze dłużej. Życzę przyjemnego dnia. Na razie. Cześć.